Dzień dobry, z tej strony Bogna Listewnik. W mojej pracy jako fizjoterapeutka specjalizuję się w leczeniu bólu i dysfunkcji stawów skroniowo-brzuchowych. W dzisiejszym wideo przedstawię 3 złote zasady, jak zachować zdrowie stawów skroniowo-brzuchowych oraz 2 super ćwiczenia jako pierwszą pomoc w przypadku bólu stawów skroniowo-brzuchowych. Zapraszam! Pierwsza złota zasada. Zęby nie powinny się stykać w ciągu dnia dłużej niż 20 minut. Zęby powinny się stykać tylko i wyłącznie podczas wypowiadania niektórych głosek oraz podczas gryzienia. Policzono, że to wychodzi około 20 minut w ciągu dnia. Jeżeli więc zgrzytasz zębami albo zaciskasz je ze stresu, jest to prosta droga do dysfunkcji stawów skroniowo-brzuchowych z powodu zbyt dużego napięcia mięśni żwaczy. Także zwróć uwagę, po prostu za każdym razem, kiedy złapiesz się na tym, że zaciskasz zęby, rozluźnij je. Rozluźnij mięśnie i pilnuj bardzo skrupulatnie, żeby zęby nigdy się nie stykały. Druga złota zasada. Język powinien spoczywać swobodnie na podniebieniu górnym. Wiele osób ma taki problem, że jakby próbuje przepchnąć językiem przednie zęby do przodu. Nie wiadomo, czemu tak jest, ale jeżeli tak masz, to po prostu pilnuj, aby zęby się nie stykały, a język spoczywał swobodnie na górnym podniebieniu. I trzecia złota zasada. Błąd, który popełnia cała masa ludzi. Chodzi o pozycję szyi. Bardzo wielu z nas ma taką tendencję do trzymania szyi tak do przodu. Bierze się to prawdopodobnie z pracy przy komputerze i z tego, że nikt nam nigdy o tym nic nie powiedział. Więc skoro tendencję mamy taką, czyli jakby przód szyi jest wydłużony, w ten czas tutaj góra szyi jest skrócona i mięśnie i więzadła, które łączą górę szyi i stawy skroniowo-brzuchowe, mają nieprawidłową długość, przez co stawy skroniowo-brzuchowe nie mogą funkcjonować tak, jak powinny. I bardzo proste rozwiązanie jest takie, że kiedy mamy w taką pozycję szyi, staramy się wydłużyć jej tył. Widzieliście? Garbię się przy komputerze. A teraz prostuję. Teraz samą szyją. Tak jakbym chciała cofnąć podbródek. Ok. Teraz robię to tak nienaturalnie. Czyli protrakcja, retrakcja. Ok. Oczywiście nie będziemy chodzić w ten sposób, ale powinniśmy pamiętać o delikatnej retrakcji. Wydłużamy tył szyi tak, jakby ktoś tutaj podłączył linkę do czubka naszej głowy i nas ciągnął. Czyli jesteśmy zgarbieni i teraz ktoś nas tu ciągnie. Ok, więc retrakcja i delikatnie podbródek do góry, do naturalnej pozycji. Proste. A teraz co robić, kiedy już mamy ból? Po pierwsze, zachęcam do obejrzenia mojego innego filmu o stawach skroniowo-brzuchowych, gdzie pokazuję pełny automasaż. Natomiast teraz pokażę 2 najprostsze ćwiczenia, które można wykonać jako pierwszą pomoc. Po pierwsze, łapiemy skórkę w okolicy stawów i ciągniemy bezlitośnie. Postaraj się złapać jak najwięcej. I rozciągamy. Ok, to rozciągnie nam powięź. Mi raz uratowało życie, kiedy jeszcze nie wiedziałam, o co chodzi, i przydarzyło mi się właśnie taka sytuacja, że nagle nie wiadomo czemu nie mogłam zamknąć ust. To było dziwne, mogłam je otworzyć, ale nie mogłam zamknąć, bo czułam opór, taki miękki opór. Teraz już wiem, co się wtedy stało. Po prostu wyskoczył dysk, który znajduje się pomiędzy kością żuchwy a szczęką. I
wskoczył w nieodpowiednie miejsce i wtedy staw nie mógł z powrotem się zamknąć. I wtedy pomogło mi dokładnie to ćwiczenie, które podpowiedział mi kolega. I po kolei. I teraz drugie ćwiczenie. Będziemy wykonywać otwarcie buzi, a następnie ruchy na bok, ale nie będziemy ich wykonywać naprawdę. To będą tak zwane ćwiczenia izometryczne, czyli z oporem. Przykładamy pięść i tak jakby otwieramy buzię. Czyli wykonuję otwarcie, ale nie naprawdę. Utrzymuję napięcie przez 10 sekund i rozluźniam. I tak samo na boki. Teraz wykonuję tak. Mhm. 10 sekund i luz. I na drugą stronę. Ok. Czyli otwieranie, przesuwanie żuchwy na bok i przesuwanie żuchwy na drugi bok. Napięcie 10 sekund, każde po 3 razy. Powinno być lepiej. Jeżeli borykasz się z problemami stawów skroniowo-żuchwowych i moje filmy nie były wystarczającą pomocą, proszę udaj się do fizjoterapeuty. Jeżeli jesteś z Trójmiasta, zapraszam do nas. bodymind.klinik. Do zobaczenia!